Bardzo proszę o zabranie głosu gospodarza, burmistrza Szczele-Topolski, pana Tadeusza Goca. Bardzo proszę. Wielce, szanowni państwo, 29 grudzień, Anno Domini 2011. Pozwólcie, że jako gospodarz przywitam znamienitych gości, którzy przyszli do nas, do gminy Szczele-Topolskiej, aby z nami świętować tą radosną chwilę. Serdecznie witam posła Rzeczpospolitej Polskiej, pana Karwowskiego. Witam członka Zarządu Województwa Polskiego, panią Barbarę Kamińską. Witam naszego przyjaciela w poprzedniej kadencji wicemarszałka, obecnie wiceprzewodniczącego sejmiku Józefa Kadysia. Witam naszych serdecznych przyjaciół z powiatu, pana starostę Józefa Swaczynę i pana wicestarostę Waldemara Gajdę. Witam was serdecznie. Aby ten obiekt powstał, potrzeba było bardzo dużo determinacji i determinacji nie dużo czasu. Przed momentem wymieniałem uwagi z naszymi gośćmi, z księżmi, którzy przybyli, przypomniałem sobie i im, że wmurowanie kamienia węgielnego od tak pięknych i dużo nastąpiło niewiele ponad rok temu, 8 listopada. Moi drodzy, to jest ogromna determinacja, ogromny wysiłek, profesjonalizm, który, jak widzicie, wyziera z każdego elementu zrealizowanego tutaj obiektu. I pozwólcie, szanowni państwo, że oddam teraz głos człowiekowi, bez którego ten obiekt na pewno by nie powstał. Mojemu przyjacielowi, zastępcy Józefowi Kamińskiemu. Drugi Józefie. Przedstaw swoje dzieło. Nabył ogłoszony przez Urząd Marszałkowski właśnie z podziałem usługi turystyczne i rekreacyjne. Gmina złożyła stosowny wniosek. Nie wiedział po czasu ogłoszenia konkursu do złożenia tego wniosku do terminu składania wniosku. Jednocześnie bardzo istotna dla nas data, 26 lutego 2009 roku, gdzie podpisaliśmy umowy, pan burmistrz, pan marszałek, na dofinansowanie tego obiektu w wysokości 5,7 milionów. I otrzymaliśmy dotację. Musieliśmy przystąpić natychmiast do przygotowania udoskonalenia programu funkcjonalno-użytkowego i jednocześnie ogłosić przetarg na wyłonienie wykonawcy. Trudna i żmudna była praca zespołu z sporządzeniem tej specyfikacji istotnych warunków zamówienia. I oto obraz, że z wynikiem oszczędnych przetargów ustąpił 3 listopada 2009 roku samorząd szczelecki. Osoba pana burmistrza i pani skarbnik podpisują umowę z konsorcjum, skład którego wchodzi właśnie firma Adam jest jako pan wiodący, pracowny architekt Musza Wojciecha Konrotowskiego oraz Bielskie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego. Co nas wyróżnia, szanowni państwo, to przede wszystkim to, co obserwujemy. Pierwszy kryty basen w województwie opolskim z nieckami z wysokiej jakości stali twierdzeli. Realizacja tychże niecek dwóch basenu sportowego i treningowego wykonała firma Bendorf Baderbau z Austrii, mającej siedzibę swoją w Polsce. To niezwykle korzystne warunki dla użytkowników, mianowicie energooszczędne, bo nie trzeba po prostu czyścić co roku, jednocześnie sprawia wrażenie to niezwykle czystej wody, znakomitych warunków komfortowych dla użytkowników. Następne elementy, które nas wyróżnią, to system uzdatniania wody wykonany przez firmę Transką, cechujący się znakomitymi warunkami odzysku, wysoką jakością i system wentylacji, nowoczesne centrale
które są niezwykle energooszczędne, które dają ten wspaniały klimat, tą jakość, którą się będzie wyczuwało w czasie korzystania z pobytu na basenie. O wszystkich tych szczegółach mogą się Państwo dowiedzieć, korzystając z zaproszeń do właśnie miejsc, które są dla nas obecnie zakryte. Pozwolę Państwu przekazać się teraz niektórymi danymi związanymi z sobie. Powierzchnia użytkowa to 3070 metrów. Baseny, wiecki basenowy o ponad 500 metrach kwadratowych. I pomieszczenia inne, które Państwo obserwujecie. Jesteśmy wielce usatysfakcjonowani, że mogliśmy realizować razem to przedsięwzięcie. Dziękuję. Przekraczają wasze możliwości. Jak nie jesteś pewien, czy podołasz, jak masz wątpliwości, to podziel sobie to wielkie marzenie na małe i spróbuj je realizować. Szanowni Państwo, my zgodnie z tym przesłaniem również staraliśmy się zrobić podobnie. To wielkie zamierzenie, które nazwano Centrum Rekreacji Wodnej i Sportu za niewyobrażane na dzisiaj pieniądze. I również jeżeli chodzi o zakres, trudno sobie to było wyobrazić. Podzieliliśmy sobie na części. Jesteśmy na etapie zrealizowania pierwszej części wielkiego marzenia. Tego wspaniałego centrum. Oczywiście mamy nadzieję, że albo my, albo następne po nas, nie pokolenia, ale osoby, będą kontynuować to wspaniałe i jakże oczekiwane przez wszystkich dzieło. Dzisiaj, 29 grudzień, wczoraj miałem ogromną przyjemność bez wielkich fanfar podpisywać ze starszącym inwestorem akt notarialny i mam nadzieję, że w ciągu najbliższych miesięcy również w sferze rynku pracy uda nam się zrealizować kolejne marzenia, aby ci, którzy tutaj żyją, mieli możliwość godnego życia. Teren koło naszej ciepłowni, 7 hektarów, mam nadzieję, że w ciągu najbliższych miesięcy i lat zostanie intensywnie zagospodarowany i powstanie takich kilkaset nowych miejsc pracy. Nowych miejsc pracy dla ludzi, dla nowych małżeństw, które będą miały dzieci, które będą miały możliwość korzystania w pełni z tego, co lokalna ziemia im da. Resztę wody święconej lejemy do basenu. Niech uświęca i wzmacnia tych, którzy z tego korzystać będą. Proszę wyłączyć filtry, aby ta woda święcona została. A jeszcze słyszałem takie powiedzenie, że kto święci, ten pierwszy się kąpie ubrania. Ksiądz proboszcz nie słyszał. Bóg zapłać za poświęcenie tego pięknego obiektu.
Paweł Strzelec. Dziękujemy, proszę Państwa. I tak naprawdę wszystkim nam się marzy, aby jak to bywa na takich obiektach, aby ten pierwszy skok do wody wykonał burmistrz. Ja nie wierzę specjalnie, aczkolwiek zaczynam coraz bardziej wierzyć. Pomóżmy może brawami. Tadeusz Głos! Ratownicy gotowi. Trener Jacek Gurantowska spogląda. Proszę Państwa, to wszystko się dzieje naprawdę. Będzie pierwszy wynik. Oj, jak ciężko, ale pomagamy brawami, proszę Państwa. To nie jest takie proste. To nie jest takie proste, proszę Państwa, w kąpielówkach, a co dopiero w garniturze. Pierwszy rekordzista, pierwszy rekord. Fajerwerki. A ja będę pierwszym tym, który udzieli prawie wywiad panu burmistrzu. Panie burmistrzu, jak było? Rozumiem. Na razie głos fantastyczny. Proszę Państwa, pan burmistrz powoli będzie dochodził do siebie, a ja zapraszam Państwa na coś, na co Państwo musieliście bardzo długo czekać. Bo otóż na chwilkę przed Państwem wystąpią cztery zawodniczki, które pokonają nasz szalecki pasem w sztafecie. Po kolei każda zawodniczka w innym stylu. To są utytułowane.